Szanowni Boże, witam Was bardzo serdecznie. Czy słyszeliście może o herbacie z ryżem? Herbacie, którą przygotowuje się z dodatkiem ryżu? Wydaje mi się, że pewnie wielu z Was słyszało. Mianowicie mamy coś takiego jak, moi kochani, herbata pod nazwą genmaicha. Słowo genma, czyli ryż, a cha to jest oczywiście herbata. Zatem ja tą herbatę dla Was dzisiaj ocenię. W zasadzie próbkę herbaty, którą otrzymałem w sklepie nagomi.pl. Najpierw jednak pozwólcie, że zaleję tą herbatę ciutką wody, prawda? Ciepłej, żeby opisać Wam jej zapach. Bo ten zapach jest, z tego co wiem, bardzo ciekawy. Zatem zalejmy małą ilością wody, a później Wam opiszę i opowiem o herbacie pod nazwą genmaicha. No zapach jest bardzo nietypowy, dlatego że to jest zapach takiego prażonego ryżu. Można powiedzieć troszkę taki zapach kasztanów, coś w tym rodzaju, wiecie? Ale głównie tutaj się wybija mocno na pierwszy rzut oka prażony ryż. Czym jest herbata genmaicha? Zacznijmy od tego, że społeczeństwo japońskie dzieliło się oczywiście rzecz biorąc na różne warstwy, prawda, między innymi samurajów, prawda, wieśniaków, kupców. I właśnie biedni wieśniacy, czy też pewnie też biedni samurajowie również, bo nie wszyscy byli bogaci, do herbaty dodawali ryż. Po co? Po to, żeby tą herbatę wypełnić. Ponieważ byli biedni, nie stać ich było na dobrą herbatę, na herbatę, powiedzmy, w pełni wartościową, tak, czyli składającą się z liści. W związku z tym powstały takie herbaty jak na przykład kukicha, czyli herbata złożona tylko i wyłącznie z łodyżek, i jak właśnie genmaicha, czyli herbata złożona z liści herbaty, prawda? Głównie herbaty typu sencia, jak również i właśnie sprażonego brązowego ryżu. Tak też to wyglądało, słuchajcie. Później ta herbata zasmakowała również warstwą bogatszym. Po prostu ona ma taki specyficzny smak, z tego co wiem, z tego co ją piłem. I ona to, ten smak jakby pasował tym warstwom bogatszym również w późniejszym okresie. Natomiast generalnie jest to herbata ludzi ubogich. Zauważmy też taką ciekawostkę, że właśnie dużo rzeczy dobrych, które są później popularne, wywodzi się właśnie z warstw biedniejszych, jak choćby na przykład pizza włoska, prawda? To nie bogaci ludzie jedli pizzę, tylko ludzie ubodzy na początku. A teraz mamy, prawda, na całym świecie pizzerię, tak? Chociażby. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego etapu, mianowicie tego, że ta herbata, słuchajcie, nazywana jest również popcorn tea, czyli taka, no właśnie, herbata popcornowa, tak? Zobaczmy tutaj zdjęcie najpierw, ja Wam pokażę. Tu, to jest właśnie herbata genmaicha. Tutaj właśnie taka charakterystyczna, widać te takie fragmenty jakby popcornu, prawda, te białe, tak? To jest oczywiście z książki czajnikowy.pl. Także tak to tutaj wygląda. I te herbaty również produkowane są w Chinach. I chińskie herbaty różnią się tym, że właśnie mają więcej tych popękanych ziarnek ryżu,
że są mniej ułożone. Generalnie rzecz biorąc, są tańsze i raczej gorsze, tak? Jeżeli o to chodzi. Teraz ja Wam pokażę oczywiście japońską genmaicę ze sklepu tutaj pod nazwą nagomi.pl. Tak wygląda i prezentuje się liść i japońskiej genmaicy. Jak widzimy, tutaj jest właśnie ryż, prawda, brązowy, i herbatę typu sencha. Również dodaje się herbatę typu bancha. Ta herbata, słuchajcie, moi drodzy, kosztuje 35 zł. Ja ją dostałem oczywiście za darmo w próbce. Tak, no tutaj mamy cenę, dlatego Wam tutaj pokazuję to szare pudełeczko. Co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć, to również to, że dostałem taką oto ulotkę, prawda? I tutaj na tej ulotce mamy również napisane, w jakiej temperaturze należy parzyć genmaicę. Parzymy 30 sekund w 90 stopniach, 3 gramy, to jest ilość na 100 ml i kolor ma być zielono-żółty, powinien być tejże herbaty. Także bardzo fajna rzecz tutaj. I teraz tak, rzecz ostatnia przed spróbowaniem. Jak działa genmaicha? Na co działa genmaicha? Genmaicha, podobnie jak wszystkie zielone herbaty, ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, w związku z czym działa przeciwstarzeniowo się. Następnie wzmacnia nam naczynia krwionośne. Ponadto też pomaga w układzie trawiennym. Ma dużo politifenoli, sencha. Tutaj jest oczywiście dodatek sęczy, w związku z czym w tym przypadku, w związku z tym, że ma dużo politifenoli ta sęcza, to wspomaga ona odchudzanie również. Również i działa przeciwcholesterolowo, działa pozytywnie na cukier we krwi, a więc na cukrzycę, przede wszystkim typu drugiego, z tego co wiem. Także ma działanie również wzmacniające naczynia krwionośne, pomaga również przy próchnicy zębów. Jest taką herbatą, można powiedzieć, ogólno niedobrze działającą na organizm. I co jeszcze jest ciekawe, to to, że jest ona podawana do posiłków w sushi barach. Także tak to wygląda. Teraz sobie tą herbatę spróbujemy. Przepraszam, ja tylko trochę upiję tutaj, żeby można było dalać pod liścia. Jeszcze troszkę zostało. Także jeszcze troszkę. I zaraz Wam opiszę jej smak. Oczywiście lej jest kyushu japońskiego. Dobrze, to Wam pokażę, jak wygląda ta herbatka. Jeszcze. Herbata wygląda, moi drodzy, w ten sposób. Widzimy rzeczywiście kolor taki zielono-żółty. Także, no cóż, próbujemy. Z
smak jest specyficzny tej herbaty, nawet bym powiedział bardzo specyficzny. Przede wszystkim czuć w tym prażony ryż, ewidentnie. Czuję się trochę tej zielonej herbaty, ale bym powiedział, że bardziej czuję się prażony ryż niż samą herbatę. Dlatego też ta herbata uważam świetnie pasowałaby pod rybę. Właśnie pod sushi. Pod, słuchajcie, wydaje mi się, że ukraińską tarankę również, czyli te tak zwane suszone rybki. Świetnie by pod te rzeczy pasowała. Na pewno nie pasowałoby, słuchajcie, pod rzeczy słodkie. Na pewno nie. Raczej pod polskie potrawy nasze też wydaje mi się, że średnio. Bardziej pod potrawy japońskie na pewno. Myślę, że jeżeli chodzi o polskie potrawy, to wiecie, pod co by pasowała? Jeżeli już, to pod kiszonki. Pod ogórki na przykład kiszone. Tego typu rzeczy. Takie rzeczy bardziej słonawe. Rzeczy kiszone, rybne. Coś takiego. To by mi pod to pasowało. Mi osobiście, nie? Teraz ja wam jeszcze powiem, jak smakuje genmaicha, bo być może tą genmaicha można by było po prostu spróbować, zobaczyć jak ona smakuje. Zatem sobie wezmę troszkę tej genmaiczy. Excuse you. Smaku również czuć sprażony brązowy ryż. Przede wszystkim herbaty. Troszeczkę, jakby herbata uzupełnia ten prażony ryż bardziej niż, moi kochani, prawda, niż ryż herbatę, tak? Kiedyś był taki nawet filmik, jak Korwin Mikke słodził herbatę, prawda? I dodawał bardzo dużo tego cukru do tej herbaty. I ktoś napisał, że Korwin nie słodzi herbaty, tylko herbaci cukier. I właściwie tutaj można było powiedzieć, że to jest ryżowanie herbaty, prawda, na tym zasadzie, tak? Że tu jest jednak czuć bardziej ryż niż herbata, ale to jest smaczna herbata, ona mi smakuje osobiście. Nie jest jakaś super moja ulubiona, ale jest fajna, przyjemna. To jest dobra herbata. Nie jest droga też, no bo mówię, 35 zł za herbatę zieloną, to nie jest naprawdę dużo, uważam. Herbata zielona, moim zdaniem, tak generalnie, to w zależności oczywiście od zasady, to powinna kosztować tak minimum 60 zł, prawda, za 100 gram. Mam na myśli herbaty japońskie, inne, no to powiedzmy też tak coś koło tego, tak. Zależy ci też jaka herbata zielona, tak? No bo są różne, no na przykład na pewno mniej bym dał z pewnością za herbaty typu gunpowder, prawda, niż na przykład za herbatę typu kabusecza, przykładowo, tak, bo za gunpowder no to myślę, że 30 zł to jest całkiem rozsądna cena, a już za kabusecza to jest za mało, na przykład, nie? Także zależy jaką zieloną herbatę, ale gunpowder za 30 zł to jest ok, tak samo jak tutaj ta herbata kosztuje razem z sęczą, no to kosztuje, słuchajcie, 35 zł na nagomi.pl pamiętam, a chyba 20, chyba 6 czy coś takiego z dodatkiem banchy, ale jako iri matcha, czyli z dodatkiem również herbaty typu matcha, prawda? Dobra, także będę, moi kochani, kończył. Wszystkiego dobrego wam życzę. Zaczyna się środa popielcowa i myślę, że warto dzisiaj również pójść na mszę świętą, prawda, posypać głowy popiołem i zmienić swoje życie na lepsze. Miejmy nadzieję, że stać nas będzie również na dobre, fajne herbatki. Także szczęść Boże z Panem Bogiem. Babcie też może się oczywiście taką herbatką poczęstować do rybki. Na przykład do karpika. Szczęść Boże. Marcin Wiśniacki, jak zawsze, dobra herbata.